dedicated way to defeating the Dark Lord. We bow to no one. I am the true Lord of the Rings. You cannot escape us. Middle Earth, Shadow of Mordor. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Śródziemie Cień Mordoru. Poza nagraniem troszeczkę powalczyłem, jak przed chwilą zresztą mogliście widzieć, jak mocno wykończyłem populację tutejszych kapitanów. Niestety wszyscy nadal mogą powstać i chcieć się na mnie zemścić, no ale to taki drobny detal, z którym potem trzeba będzie się zmierzyć. Na razie zajmijmy się tą misją. Wygnańcy. Hirgon ma plan, by zwrócić uwagę czarnego kapitana na Udun, lecz potrzebuje do tego ludzi. Zakradnie się do twierdzy Uruków i uwolni wygnańców. O, klimatycznie. Z pochodnią. We obtained some valuable information from this one before he lost his head. These grunts know nothing. We're wasting precious time. Wasting time? We've learned where they are keeping our blasting powder. What need have I of blasting powder? It's all part of the plan, my friend. Whatever leads us to the Black Hand is my only concern. So anxious to find the Black Hand. And by all means, I will take you to him. With any luck, the Uruks have yet to discover the secrets of the blasting powder. We will need to free my men to find out. Do you believe the blasting powder can draw out the Black Hand? I pray so. The enemy gathers at Uruk's Hollow, where many of my men are enslaved. I pray Eren too is there. I will handle the Uruks. Perhaps we can take a more stealthy approach and incapacitate them by using their weakness. Grog. Have you ever heard of Hithlis? It's toxic and is good for one thing. Poisoning orcs. Follow me. Okay, czyli wyczułem, że tutaj będzie trucizna. It was Eren who nursed me to health. Is she the reason you joined the tribesmen? Of the many, she is my most cherished. There are only so many camps my wife could have been taken to. Do you believe she will be at this one? My heart says yes. I hope for your sake she is, Hirgon. O kurde, to jest ten obóz. Już tu... co się, no kojarzy już mniej więcej miejscówkę. Ale tu już byłem parę razy. I'll keep watch for Uruks. Be careful, Ranger. Wiesz, mnie teraz ciekawi, patrzcie, ja teraz bym przed nim stanął, nie? Ja odpalam to. To czy to się nam zmienia na ten? Na tylko widzenie z oczu Celebrimbora właśnie w tej krainie cieni? Czy możemy właśnie w tym momencie z oczu Hirgona zniknęliśmy, bo po prostu weszliśmy do tej krainy cieni? To jest bardzo dobre pytanie. Milczeć? Albo to, jak on to widzi? Że raczej się Talion nie przemieszcza z prędkością światła do tych Uruków, nie? Hithlis. Kwitnące krzaki Hithlis można napotkać w południowych krańcach Śródziemia. Nadzwyczajna, wręcz uwodzicielska uroda tej rośliny skrywa jej niebezpieczny potencjał. Wszystkie jej części zawierają toksynę zabójczą zarówno w razie połknięcia, jak i nieostrożnego obchodzenia się z nią. Urukowie nazywają tę roślinę darem Saurona i skrzętnie omijają jej krzaki. Skrytobójcy z całego Mordoru zbierają natomiast jagody Hithlis za pomocą specjalnych rękawic. Po starciu i wysuszeniu tworzą one bezwonną, przezroczystą truciznę.
Po dodaniu jej do napoju ofiary substancja zadziała podobnie jak pokrzyk, wilcza jagoda i inne psiankowate. Czyli po prostu zabije w miarę cicho. No, chyba że będzie ich dużo dookoła, to piło grog, no to... Unlucky. Dobra, jest trzeci kwiat. I idziemy dalej. Puść, 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 puść. Dobra, Hirgon, prowadź. Follow me. Aha, okej. Traded for it with a blustery dwarf. We took his powder and left him our footprints. Pretty fair, if you ask me. You're proving yourself to be a strong leader for a deserter. That is only because I leave the hard work to men like you. Or could use some cool killing practice. Czekaj, czy tego krasnoluda przyjdzie, uda nam się spotkać. Around, pretending to be cool. If we don't learn anything, at least it'll be good sport. Chowaj, chowaj, chowaj. Kiedy indziej się z nimi ponadupcamy. No, gdzie masz więcej tych krzoków? W ogóle ciekawi tylko pro tego prochu, bo chyba w pierwszy raz, jak to było wspomnięte, bo tam nie proch górniczy, tylko proch gaśniczy. Tak mi się wydaje. There are far worse things than flowers here. No, na przykład ja. Ja jestem o wiele gorszy od tych kwiatków. Kwiatki zabiją powoli, ja dość szybko. Oczywiście, że Karagor musi... No zajebiście. Dobra, przymknij koparę. Dobra. Nie zawiadomił ich na szczęście. Ale kurde, miałem już kilka razy takie krzaki. Zastanawiałem się właśnie, czemu nie mogę ich zbierać. A tu proszę. Ej, dobra, ale teraz pytanie. Czy ja będę musiał za każdym razem uzupełniać sobie tę truciznę, czy po prostu jako zdolność jest to odblokowane na stałe? O, proszę, tutaj było to zadanie z Gollumem. When we realized we couldn't fight the orcs, we started dressing up like slaves, sneaking into their camps to free the others. A bold strategy. Not really. Mostly we'd end up slaves ourselves. At least we came dressed for the part. When I was first rescued by the Alchemists, they told me you led this party for my help. I volunteered. Were you caught, our fellow rangers would have killed you. I could not let you suffer that fate. O, jak miło ze strony Taliona. Up here, we almost have enough poison for our purpose. I look forward to seeing its effects up close. No ja też. Ale kurczę, Celebrimbor nic nie mówił o tej roślinie? No nie powiedz mi chyba, że nie pamiętał o czymś takim. Zwłaszcza, że jeśli dobrze rozumiem opis kampanii Świetlisty Władca, no to on ewidentnie z Sauronem już tutaj walczył. Czyli musiał się spotkać z tą rośliną. Jak opuszczasz obszar misji? Will the orcs not smell the poison? No, but if they spot you, I doubt they will drink from it. The Uruks are stationed by the front gates. For the sake of my men, keep to the shadows. I'll gather my men and wait. We'll stand ready to seize the blasting powder once the camp is clear. Coś jeszcze? Powiesz? Remember, Talion. No, to jest ten obóz. O Boże. These Uruks have killed many slaves for far less. Zatruwanie grogu. Urukowie, którzy się z nim napiją i przeżyją, staną się podejrzliwi i zaczną walczyć między sobą. Zabij z ukrycia.
Kurde, przydałoby się jakiegoś wyssać, jeśli mam być szczery. Tak się do niego przeniosę. Chwyć go, chwyć go. Żeby siedział cicho. I czas odzyskać trochę strzał. Okej, tam muszę się zakraść i zatruć. A ja bym tam sobie z chęcią już pozabijał co nieco. Szkoda, że ten właśnie widmo... nie widmowy, jak to jest? Teraz się chyba pomyliłem. Nie, upiorny? Nie, to jest... O, czekaj, no zaznacz mi jakiegoś. Nie, widmowy chyba to jest, nie? Nie, mroczny, Chryste. To trochę nie boli, że ten mroczny cios nie jest liczony jako zabójstwo po cichu. Okej, to się też nie liczy jako po cichu, warto wiedzieć. No, daj. Dajmy strzały. I zdejmujemy strzelca. Kto mnie wypatruje? Tamten. No to wyjmijmy go. Widzieli mnie? Chyba nie. Dobra, jakbym mógł, to bym się tamtego jednego albo... Znaczy jednego i drugiego najchętniej pozbył. Siedź cicho. Kolegi nie zaalarmował. No to zatruwamy. No wonder this stuff burns so well. Shut your face. I ain't giving you the satisfaction. He just moved. He killed a bunch of us just yesterday. I don't think anything was ever there. And they were such a sharp blow. To jest bardzo dobry sposób, żeby przymknąć Bishowi pysk, nie? Nawet nie zdąży z siebie pisku wydać. A teraz są oczywiście troszeczkę zaciekawieni, no bo wiadomo, zostawiłem tam trupa. Tak więc będą się troszeczkę tym interesować. A druga beczka. Jestem troszeczkę ciekaw, jak ten grog smakuje. Gdzie? Serio, aż tam mnie gościu wypatrzył? Ale oni kurde coś świętują chyba. Strasznie jacyś tacy zadowoleni są. O, okej. Okay. To chyba mniej więcej może powiedzieć, jak to może smakować. No dawaj. To jest o tyle akurat fajne z tym celem dodatkowym, że to nie jest jak w Assassin's Creed, że jak się chce mieć 100% gry, to trzeba te cele wykonać. Nie, nie, tutaj te cele są faktycznie opcjonalne. Nie trzeba ich robić, ale się opłaca. Bo dostajemy za nie więcej mirianów. A więcej mirianów to oczywiście więcej możliwości ulepszania. Dobra, to już zatrułem. O, tam się już napieprzają. O, jeden właśnie zdechł. Dobra, dajcie mi jakiegoś... No. Dobra, z krawędzi. Górę. Góra. I czwarty z ukrycia. To jeszcze jeden mi się przydał. Już uciekaj, póki możesz. No na czym? Rukowie chyba lubią odrąbywać kości.
bym zrobił tak. Tego bym ściągnął, a tego bym tak rozwalił. Miło. Widział mnie, więc trzeba się go pozbyć. Drugi. Drugi, jeśli widział, to sobie dał spokój. Czytaj, przestraszył się. No i dobra, gdzieś tam mam ostatnią beczkę. Tutaj klatka Divy Skaragory powinna być, a w sumie po prostu zamknięta. Gdzie jest ta beczka? A, to jest ta pod tym mostkiem, dobra. No ale też widzę, że tutaj nikogo nie ma akurat. A nie, poprawka, ktoś jest. Ale nie powinni mi tutaj przyuważyć. No. Zatruj. O, a dobra, kasenka. O Jezus, nie zżygaj się, stary. Come with me. Come with me. Come on. I knew you were alive. I knew it. There will be more battles, Talion. But we will find our peace. Tego jestem pewien, Celebrim Boże. Bawi mnie fakt, jak ona zaczęła od Taliana uciekać. Wiecie czemu? Bo gdyby on chciał ją zabić, to by jej nie ciągnął, tylko by ją od razu zdekapitował. Neby z nim nie gadał. Okej, wpis do kompendium. Czyżby o niej? I kurde, nie wcisnąłem wystarczająco szybko. Dobra, na upgrade'y mnie nie stać. Punktu umiejętności jeszcze nie mam. Ale sprawdźmy to kompendium. O, co tu jeszcze powpadało? Dobra, dobrze sądziłem, Eryn. Dobra. To tyle. Co w historii jeszcze wpadło? Czyżby... Nie, nie, o tej roślinie też było. Gortaur. Okej. No spoko. Krótko o tym posągu. A, i tutaj po prostu samouczek do odznaczenia. A to są te wizje! Dobra. Czyli jest morderstwo. Z tymi wspomnieniami, okej. Być może to właśnie ten ból nas jednoczy. Jakże zacny podarek i to się mogło dać tylko tobie. Okej, czyli kolejne wizje pewnie fabularnie będą dodawane. Dobra, jest nowa misja do wygnańców, czy nie? Nie, ale jesteśmy blisko tej misji. 20 minut. No, myślę, że możemy się tym zająć. No, plus drogę do tego raczej wam wytnę, więc... Nie ma co... czegoś zastanawiać. Siema. Coś mi się wydaje, że zanim... że jak będę pchał fabułę na tyle, żeby już odblokować sobie tę drugą... ogólną miejscówkę... to sobie dopiero wtedy ukujemy resztę tego oręża. O Jezusie! A poczekaj, nie, odpuść, odpuść. Chyba, że... A nie, nie dadzą mi. Trzeba się ich pozbyć jednak. Może tego by się udało zdominować. Au, jednak nie. No to gin. Szkoda, no ale mówi się trudno. W górę hierarchii. Rządza władzy szczurnika narasta, a tym samym rośnie też jego użyteczność. Utrzymaj go przy życiu, a doprowadzi cię o krok bliżej czarnej dłoni Saurona. I trochę potęgi wpadnie. Sądząc po obrazku, pewnie przed egzekucją trzeba go będzie uratować. Bo już i takie
formy walki o władzę były. Ładne cięcie. Okay. We better hurry, or he'll lose his head. Awfully tempting, isn't it? Blind his many eyes, and the beast can't see you coming. Zabij z ukrycia, unikając wykrycia. Okej, ale zabij z ukrycia to się pewnie nie będzie liczyło doleceniem mrocznym ciosem. Więc niestety muszę tam dojść. Muszę tam dojść na własnych nogach. No ale czas jest aż nadto, mam wrażenie. Nawet zajmując się tymi strzelcami. O Jezus, nie! Na kogo ty skoczyłeś? O Jezu, nie patrzyłem, kto był zaznaczony. O Jesus. Nie o to mi totalnie chodziło. Dobra, tego się trzeba pozbyć. O Boże, ale się dałem teraz zrobić. Zobaczmy, rają go techniki bojowe i wybuchy. No to chyba akurat zobaczył blisko, nie? No nie do końca. Krysta, tak bliziutko! Nie wiara, no. Oj, ten ma zatrutą broń, no to w końcu się przyda ta runa, którą mam wyekwipowaną. Hej! No, tylko to wystanie w walce strasznie mało zadaje obrażeń. Ale że on tak długo był ogłuszony, że ja jeszcze mogę mu wyprowadzić dalej tą serię ciosów? Patrzcie, nie dadzą mi tego skończyć, no. Pyk. Oho, elo. No, przesłuchiwanie kapitanu działa tak samo jak przesłuchiwanie tych. Jak przesłuchiwanie kapusiów. O nie! Nie! No nie! Nie to miałeś zrobić, typie! Jezu, było ustrzelić tamtego gościa z łuku. No to okej. Gdzie jesteś, ziomeczku? Jest ten, tak? Tak. O Boże, tak, żeś był niewrażliwy na ataki z dystansu. Nie, tego dwie strzały zmarnowałem. No kurde, w ostatniej filmie egzekucja nie weszła, no. O, chyba krytyk mi wszedł podczas tej rozwałki. O Boże, i za wcześnie skontrowałem. O, pięknie! Płoń! Wow, ty to dopiero masz laga mózgu, stary, ja tu już walczę dobry kawałek czasu, a ty jeszcze tego nie ogarnąłeś. Ładnie. O no nie, nie zdążę użyć porażenia, ale skam. Okej, teraz się udało przypadkowo. Chciałem skontrować. No i pięknie, już gości jest osłabiony. Tak, pewnie, wal w swojego. Dobra, złukuj. Albo? Nawet że. Poproszę o strzały. I jeszcze raz. I jeszcze raz. No i zajebiście. No, chodź tu. I co tam kryjesz?
O wodzach teraz. Wodzowie są najwyższym stopniem oficerami urokowych armii. Kapitanowie chcą zostać wodzami, by wspiąć się na sam szczyt, uciekają się czasem do morderstwa, skrytobójstwa lub zdrady. Inni próbują zdobywać przychylność lub ochronę poprzez służbę wodzom jako ich przyboczni. To powiązanie oznacza, że Brock jest przybocznym nieznanego ci jeszcze wodza. Wybierz pana, któremu on służy. No i poproszę o informację. Mog, drugi brat. Doświadczony wódz. By wywabić wodza z ukrycia, musisz wykonać misję konfrontacji. No dobra. Jeden przyboczny. Zapomnisz atakiem zawsze rozplanuj działania w zależności od mocnych stron celu i jego słabości. Właśnie byłem ciekaw, kiedy będę mógł to sprawdzić. Okej, okay, ranią go techniki bojowe. I ataki z dystansu. Nienawidzi Karagorów, nienawidzi, gdy przyboczny cierpi. No to warto by było tego przybocznego się pozbyć. Ma płonącą broń, trudniejszy do zabicia i może wymagać ciosu kończącego. Nie można go przestraszyć. No dobra. A to jest pierwszy brat ten co my go tu... A nie, to jest Brock bliźniak. Go before I change my mind. What about our deal? Deal is over. Very well then, I just thought that we... Right. Wait! Ranger! Watch this! Once the war chief hears of my victory, he'll make me his personal bodyguard. And how does this help me? A backstabbing bodyguard? I'll take care of one of the war chiefs for you. You do the other four on your own. Then we'll meet at the training camp, right? I'll make sure the war chief is there. You're ready for him. What do you say? Make sure you keep your head on your neck this time. Yeah, I don't. Well, that's my plan. Orks. Trochę taki mem. Women. No, tak mi to pasuje trochę. Płonące ostrze. No i misja wykonana. Niestety nie udało się zrobić tego dodatkowego, ale to już trudno. This ratbag led us up the chain of command in spite of himself. He has a gift for failure. Aha, okej. Okej, 31 minut akurat. Obczajmy jeszcze te upgrade. Co by tu wziąć? Wytrwałość? Nie wiem. Ognista strzała jest trochę kusząca. Ten upiorny wybuch jest mocny, bo to jest ogłuszenie, ale kilku naraz. Tu jest co, weźcie barem, to jest tak średnio. Szybki rzut jest jeszcze spoko. Pogróżka jest nawet fajna, bo mogę przesłuchać gościa i właśnie zagwarantować sobie lepszą runę na zabicie kolejnego. Ale ta strzała też jest trochę kusząca. No i burn. Zwłaszcza, że niektórzy są wrażliwi na ogień, chociaż niektórzy są też odporni na strzały, na ataki dystansowe. Więc to wtedy się ze sobą trochę gryzie, no ale nie wiadomo. Dobra, ja wezmę tą pogróżkę. Może jakieś lepsze runy będą mi się trafiały. Jeśli nie do ulepszenia postaci, to przynajmniej będą droższe do pylenia. I z chęcią bym to zaraz przetestował. Dobra. Tam jest misja, ale ta misja mnie teraz nie interesuje. Ja bym się zajął tą walką o władzę. Tylko najpierw jeszcze zabierzemy sobie tę rundkę do łuku. Ta, next time you probably will also miss. So... Kurde, patrzcie, mogę jednak sobie przejść przez ten obóz. No dobra. Próba krwi. Klasycznie walczy z Karagorem. Pay close attention, Uruks. I'll show you how it's done.
Czy ja coś o nim wiem? Nie do końca. Ale patrząc po jego tym, widzę, że nienawidzi Karagorów. Dobra, pomóżmy mu trochę, żeby mi ten Karagor nie przeszkadzał. Okej, niewrażliwy na ataki z dystansu. Tak, tak, koniec próby, gościu ma większą potęgę. Tak, nienawidzi Karagorów, ale Karagor właśnie sobie zdechł. You don't impress me. Just one man. Is this supposed to be a joke? No, zobaczymy. O, to może mnie chwycić jeszcze, okej. Jest szermierzem? Okej, to trochę gorzej. No serio, czemu wystanie z ukrycia? Czy wystanie nie działa? Super, ale ja chcę go normalnie nawalać. To jest najgorszy typ gościa, jak ich nienawidzę. To jest tak samo jak jeden z tych wcześniejszych. Niewrażliwy na egzekucję i na dystans. I tylko można go zdjąć z ukrycia. To? No to też. To też podchodzi pod cios kończący. Uwaga, a to mu coś zrobi? O, ty, a właśnie, może porażenie mu coś zrobi. A tego jeszcze nie sprawdzałem. Tak, porażenie mu zadaje obrażenia. Mimo, że to technika bojowa. No, super, ale ja nie chcę nikogo tutaj przejmować, chcę użyć porażenia. Jemu to zdaje trochę obrażeń, a mi pozwala się pozbyć tych przeciwników pozostałych. Bo co najmniej dwa albo trzy razy jak tym oberwą, to zginę. I cyk, gość jest złamany, czy tam osłabiony. To teraz wyślijmy mu pogróżkę. Aha, nie jemu, tylko innemu. Okej, no to wyślijmy pogróżkę do tego wodza. No i super. No właśnie, tylko pogróżka wiem kim jest, ale nie znam jego słabości. To jest ten problem. A, i gościu przeżył też, tak? Tak. Dobra, gdzie jest ten strzelec? Tam? Nie. A tam jest. No, to tyle go widzieli. Dobra, no teraz mnie będzie czekało ogarnianie tych wozów. Tu jest co? Zeskocz na stronników, aby go wy... Aha, rozumiem, czyli każdego wodza tak trzeba wywabić. Okej. No, nie do końca tego się spodziewałem. No dobra, no ja tak wracam sobie, no myślę, że... A może nawet tutaj. Bo to jest zaraz misja. Ja sobie ją zrobię, co mi zagwarantuje kolejną dawkę informacji. I też te niektóre misje powykonuję. No chyba, że teraz zrobimy dwa takie ciągi, żeby zrobić jeden ciąg na wywabienie wszystkich wodzów. Dobrze, nie bełkoczę. Na wybawienie... Kurna. Wywabienie wszystkich wodzów. A to później zaowocuje faktem. Zero klebrin, Boże. Nie mogłeś troszeczkę dalej sobie wyskoczyć? A to zaowocuje tym, że... jeszcze kolejnym odcinku... Ogarniamy sobie albo tych wszystkich wozów, albo przynajmniej jakąś ich część. Dobra. Oczywiście tego ze szczurnikiem wodza zostawimy sobie na sam koniec. Dobra, ja teraz zajmuję się tą misją, a z wami już się żegnam. Do usłyszenia w
w kolejnym odcinku. Cześć!